matka Angelika na żywo, prosto ze studia telewizji Wiecznego Słowa w Birmingham w Alabamie. Zobaczcie w sobie miłość, miłosierdzie Jezusa. Najwspanialszym z dzieł jest chwalić Boga w Jego Królestwie. Każdy poruszony przez Ducha Świętego, każdy, kto żyje w miłości, żyje w Bogu, a Bóg w nim. Jakże wspaniałą rzeczą jest nasz Kościół. Cała ta telewizja została zbudowana na zaufaniu. Istotą ewangelizacji jest, aby powiedzieć wszystkim: Jezus kocha Ciebie. Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości. Nie przegapcie okazji. Dziękuję Wam. Mamy dzisiaj wspaniałą grupę. Wszyscy należą do rodziny. Jak wiecie, Ojciec Święty wiele mówi o rodzinie. Tak samo w wielu proroctwach, które codziennie czytam. Nie wiedziałam nawet, że na świecie jest tak wielu mistyków. Oni jednak piszą, a ja czytam. I tak sobie myślę, że wszyscy nie mogą się mylić. Może jeden czy dwóch, ale nie wszyscy. Podziwiam jednak cierpliwość naszego Pana. A cierpliwość pochodzi z miłości. Dzisiaj zatem czuję, że powinniśmy porozmawiać o sumieniu. Myślicie, że to dobry pomysł? Tak? Myślę, że wielu ludzi nie wie, czym jest sumienie. Dużo cytują. Muszę to zrobić z powodu mojego sumienia. No cóż, bardzo dobrze. Kiedy jednak przyjrzysz się dokładnie temu, co zamierzasz zrobić, to myślisz: no, nie za dobre jest to sumienie, nie jest zbyt oświecone. Przyjrzyjmy się więc sumieniu. Po pierwsze, Bóg daje nam je w darze. To jest dar. Bóg daje nam sumienie jeszcze zanim potrafimy używać rozumu. To coś w środku, jest jak głos. Wszyscy mówią: chciałbym, by Bóg do mnie przemówił. On mówi cały czas. Ty po prostu nie słuchasz. Nie słuchasz. Miałeś kiedyś tak, że wiesz, że nie powinieneś czegoś robić, ale robisz to mimo wszystko? I nagle czujesz: chyba nie powinienem był tego robić. Sumienie ci w tym przeszkadzało, ale i tak to zrobiłeś. I co się dzieje? Wina. Bo widzicie, nie uważamy sumienia za dar od Boga. Często go używamy. Nie mogę tego zrobić, to jest wbrew mojemu sumieniu. Zobaczmy zatem dzisiaj, czy wasze sumienie jest oświecone. To właśnie jest szczególnie ważne. Po pierwsze zatem, sam Bóg, czy to nie wspaniałe? Sam Bóg daje każdemu z nas dar. I jest to dar wraz z ostrzeżeniem. Ostrzega: nie powinieneś iść z tymi ludźmi. Coś tu nie gra. Nawet dzieci, małe dzieci, zanim zaczną używać rozumu, mają już sumienie i wiedzą. Czasami zastanawiają nas rzeczy, które mówią lub rzeczy, które robią. Zacznijmy więc od darów. Twoje sumienie jest darem od Boga, wspaniałym darem. Przez twoje sumienie przemawia Duch i czyni to wiele razy. I dzięki temu wiesz, kiedy coś jest nie tak. Kiedy masz 3 lata i jesteś małym dzieckiem, to nawet nie wiesz. Kiedy miałam 3 lata, pewnie mówiłam o tym na antenie, ale wielu z was pewnie o tym nie słyszało. Moja babcia, matka mojego ojca, zupełnie nie lubiła mojej matki.
Moja babcia potrafiła wyciągnąć z kurczaka wszystkie kości przed włożeniem do piekarnika, aby dało się go później pokroić. A kto wie, jak wyciągnąć kości z surowego kurczaka? Złościło ją to bardzo, że moja mama nie potrafiła tego zrobić dla jej syna. Pewnego razu moja mama wkładała kurczaka do kuchenki. W wyobraźni widzę tę białą kuchenkę z piekarnikiem tutaj, a palnikami o tu. Spojrzałam na nią, a miałam wtedy 3 lata. Spojrzałam na babcię i powiedziałam: zamknij się. Ciągle tylko gadasz i gadasz. Moja mama była tak szczęśliwa, że ktoś się obronił, że uniosła mnie w górę i ucałowała mnie, a ja pomyślałam: oho, zrobiłam coś dobrze. Ale widzicie, myślę, że moje sumienie powiedziało mi, że to, co zrobiłam, nie było dobre. Wiedziałam, że to, co zrobiłam, było złe. Nie wiedziałam tylko co. Byłam na nią tak bardzo zła za to, że ciągle krzyczała na moją mamę, że to powiedziałam. Po tym, jak to powiedziałam, moja mama mnie przytuliła. Ale ja wiedziałam tu, w środku. Nikt nie powiedziałby, że użyłam tutaj rozumu. Gdybym korzystała z rozumu, to siedziałabym cicho, ale tak się nie stało. Jest to zatem dar od Boga. Tylko Bóg może ci go dać. Nigdy jednak w życiu nie słyszałam, aby ktoś powiedział: dziękuję ci, Panie, za sumienie. A myślisz, że skąd je masz? Słyszeliście kiedyś, aby ktoś powiedział: dziękuję ci, Panie, za sumienie? Nawet nie wiesz, czym ono jest. Jest to niewidzialny byt, co do którego chcesz, aby sobie poszedł. Oj, nie chcesz, żeby poszedł, wierz mi, wspaniale jest go mieć. Zacznijmy od tego. Jest to dar. Jest to dar. I teraz, kiedy jesteście już starsi, to wszyscy macie to doświadczenie, prawda? Wiecie, jak wtedy, gdy ktoś do was podchodzi, a w życiu go nie widzieliście i ktoś was ostrzega: cofnij się. Może tego nie zrobisz. Dlaczego? Co się pojawia? Ciekawość. Jest takie powiedzenie: ciekawość kota zabiła, ale satysfakcja go przywróciła. Słyszeliście kiedyś to drugie? Nie słyszeliście? A wy starsi nie słyszeliście? Tak. Mówiłam tak zawsze, kiedy popełniłam błąd. Ale ciekawość nie zawsze go przywraca. Czasem sprawia, że upadasz głęboko na dno. Dlatego właśnie Bóg dał nam ten dar, aby nas ostrzec. Jest to dar i ostrzeżenie zarazem. Potrafi rozpoznawać prawdę. Twoje sumienie rozpoznaje prawdę. Jak często w ciągu ostatnich 10, 15, 20, 25, 30, 40 lat? Zacznijmy od roku 60. Ktoś opowiedział wam o doktrynie, ale nie wiecie, czy to prawda. Mieliście takie doświadczenie? Co? Pewnie, że mieliście. Powiedzieliście sobie: nie jestem pewny, nie pamiętam dokładnie katechizmu, ale coś tu... Mieliście tak? Coś tu nie pasuje. Czuliście, że coś nie pasuje. I ktoś pyta: skąd wiesz? Nie wiem, ale skąd wiesz, że coś nie pasuje? To, o, tutaj. To właśnie jest twoje sumienie. Było oświecone i tak zadziałało. I dzięki temu, gdy pojawiło się coś przeciwnego do prawdy, to poczułeś się nieswojo. I dlatego ludzie dzwonią do nas i piszą listy, pytając: czy to, co właśnie usłyszałem, to prawda? Nie, wiedziałam. Zapytałam raz pewnej kobiety: skąd wiedziałaś? Nie wiem, nie pamiętam, ale coś w środku mówiło mi, że to nieprawda.
Ile razy byliście u spowiedzi i wiedzieliście, że zrobiliście coś złego, a ktoś po przeciwnej stronie powiedział: och, jeżeli tylko kochasz, to wszystko jest w porządku. Co tu się wydarzyło? Wiesz, że to nieprawda. Wiele osób przyjdzie do was i powie: hej, nic się nie stanie, jeśli ukradniesz parę centów z kasy. Potrzebujesz ich, a oni mają tego tak dużo. Wszystko w porządku. Co tu się wydarzyło? Tutaj, na górze, nic. Tu chodzi o twoje serce. Mówi ono: nie, to nieprawda. Coś tu nie gra. Nie tylko cię ostrzega, ale również rozpoznaje prawdę. Czy możesz pamiętać katechizm, którego uczyłeś się w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej czy piątej klasie? Ja byłam kiepska z matematyki. Nie rozróżniałam kwadratu z czegoś od czegoś innego i myślałam, że to wszystko jest głupie. Z innych przedmiotów też nie byłam orłem. Jeden z nauczycieli patrzył na mnie z taką miną, jakby pytał: po co ty chodzisz do szkoły? Tak czy tak, nie wiedziałam, czym jest kwadrat z liczby czy obwód koła i nie potrafiłam tego zrozumieć. Pewnego razu nauczycielka przyszła z obrusem i mówi do klasy: nie da się dobrze położyć obrusa na stole, kiedy nie znamy matematyki. I powiedziałam do siebie, a myślałam, że to ja jestem głupia. Powiedziałam, że układałam obrus na stole, od kiedy skończyłam 6 lat. Spojrzała na mnie i powiedziała: nie rozumiesz. Odpowiedziałam: rzeczywiście. I patrzyłam na to, jak go układa. I przysięgam, że jeden koniec był wyżej niż drugi. Ale widzicie, sumienie to potężne narzędzie. Utrzymuje cię z dala od kłopotów, ostrzega cię, ale też pomaga ci zaakceptować prawdę. Gdy zaakceptuje prawdę, to spoczywa jak klejnot w twoim sercu i w twoim umyśle. A gdy coś się zbliża i próbuje ci go zabrać, to z miejsca wiesz, że coś jest nie tak. To jest pierwszy element sumienia. Jest to dar od Boga. W jaki sposób zatem sprawić, by nasze sumienie wzrastało i aby wzrastało we właściwy sposób? Cóż, to tutaj to jest woda z lodem i wszyscy mi mówią, żebym jej nie piła. Tyle tylko, że jest to jedyna rzecz, która mi pomaga. Tak więc jak sprawić, by sumienie wzrastało? Kościół daje nam katechizm. W nim znajduje się prawda. Daje nam też... Kościół, nasza matka, daje nam świętych, wielkich świętych. Kościół daje nam też dogmaty, rzeczy, o których nawet byśmy nie pomyśleli, jak na przykład Eucharystia. Kto by pomyślał, że gdy Słowo Boga zejdzie na ziemię, to nie zostanie zaakceptowany, będzie nienawidzony i będzie miał przy sobie tylko 12 ludzi. Dzieje apostolskie mówią nam: ludzie nieoświeceni i prości. Nie czujecie się z tym lepiej? Nieoświeceni i prości. I wcale nie byli z nim do końca.
Nikt poza jednym Janem i jego matką, a także byłą prostytutką, która została świętą. Nie najlepsza średnia według światowych standardów. Kiedy to przeczytasz, zrozumiesz, że twoja wiara została zaakceptowana. Twoja wiara została zaakceptowana przez intelekt. Mówi się, to jest prawdą, ponieważ tego naucza Kościół. I dlatego właśnie, że Kościół tego naucza, to twoje sumienie to akceptuje. Wybaczcie, astma mi się uaktywniła. Nasila się, gdy się ekscytuje, kiedy mówię o Bogu. Co tu mam? Kawałek pastylki na kaszel. Cóż, masz dobre oczy, dziękuję ci. Jest tam więcej, nie? Nie została mi na nosie? Robimy te wszystkie rzeczy. Co ja tu zrobiłam? Co tutaj siedzi? To nie mucha. To mikrofon. Dostaję ciągle listy, w których ludzie pytają, co to za mucha na moim kołnierzu. Korci mnie, żeby powiedzieć, to moje zwierzątko. Nie mam odwagi tak zrobić. Tak czy inaczej, muszę czytać. Muszę się nauczyć odróżniać dobro od zła. Dlatego właśnie, gdy ludzie mówią, że Kościół, nasza święta matka, ocenia coś pochopnie, gdy naucza, że to czy coś innego jest grzechem śmiertelnym, to mówią, Kościół ocenia pochopnie. Kościół nie ocenia pochopnie. Kościół jest głosem Boga. Jeśli jesteś katolikiem, to musisz w to wierzyć. Jest to doktryna, dogmat wiary, twoje sumienie. Twoja wiara to akceptuje i przechowuje to dla ciebie jak klejnot. I może kiedyś, lata później, przychodzili do mnie ludzie, którym wmawiano, że Eucharystia istnieje tylko chwilowo na ołtarzu lub że jest tylko symboliczną, statyczną obecnością, czy jakkolwiek to nazwać. I nagle ten klejnot zaczyna świecić i wydawać odgłosy. Coś cię dotyka. Zauważyliście to? Mówisz wtedy w umyśle i sercu, to nie jest prawda. Być może minęły lata i nikt nigdy nie poddawał cię próbie. Być może nikt nie pytał cię lub nie powiedział czegoś, o czym wiedziałeś, że nie jest prawdą. Gdy byłam dzieckiem, wszyscy wierzyli w świętą Eucharystię, w realną obecność. Widzicie jednak, gdy zostaniecie pouczeni, wówczas wasz umysł, nawet jeśli używacie go tylko w 2%, wart jest tyle, co stos książek, wysoki jak Empire State Building. Nie używamy go. Te wszystkie bruzdy nie są wystarczająco ostre. Sumienie jednak ostrzega nas o tym, że coś jest nie tak. Dzwonią do nas czasem ludzie i mówią, ten czy tamten powiedział mi coś i myślę, że to nieprawda. A my odpowiadamy, masz rację, to nie była prawda, to nie jest prawda, wiedziałem. To właśnie jest twoje sumienie. Trzeba jednak się czegoś nauczyć. Dlatego właśnie czytanie jest takie ważne. Widzicie, zrobiliśmy sobie wielką krzywdę, ponieważ używamy umysłu jak gąbki. Siedzimy przed telewizorem i jemy tam obiad i śniadanie. Boimy się wstać i zrobić sobie kawę, ponieważ coś mogłoby nas ominąć. Jeśli oglądasz telenowele, to wprost grzęźniesz w bagnie, prawdziwym bagnie. Really mud.
To jest ta sama historia rok po roku. Sam mógłbyś ją napisać. Wszyscy ci ludzie ciągle się kłócą, ciągle czają się na siebie, popełniają grzech cudzołóstwa. Ten mężczyzna zasadza się na czyjąś żonę, wszyscy o tym wiedzą i kiedy ludzie się już nim znudzą, to go sprzątają. Sprzątają go. Ginie w katastrofie lotniczej albo zapada na rzadką chorobę i już po nim. Żal mi tych ludzi, ponieważ mają pracę na jakiś rok czy dwa, a potem ich zabijają na wizji. I co dalej? Czy historia się kończy? Nie. Ktoś inny przychodzi i po prostu wiemy, że kiedyś też umrze. Jak się zdejmuje aktora z obsady telenoweli? Zabija się go. Albo znikają i wtedy policja ich poszukuje, ale ich nie znajdują, a wy powoli zapominacie, kim byli. W jaki sposób miałoby wam to pomóc w rozwoju sumienia, gdy ludzie, których słuchacie, nie mają go w ogóle? Niczego się nie nauczycie. Wasze sumienie nasiąka jak gąbka, potem zaś wysycha, ponieważ nie sycisz go wiedzą, która byłaby prawdziwa. Zamiast tego czytasz kryminały. Czemu to robisz? Czy jest w nich coś dobrego? Idziesz do łóżka i w końcu dowiadujesz się, kto popełnił zbrodnię. I co to dla ciebie oznacza, że już wiesz? Czy nie byłoby lepiej przeczytać jakąś książkę o duchowości i dowiedzieć się czegoś o atrybutach Boga? Wybaczcie. Widzicie, słuchałam kiedyś takich kaset. Wszystkie siostry ich słuchały. Było to bardzo interesujące. O mężczyźnie, który umarł. Był na stole operacyjnym i umarł w trakcie operacji serca. Wzniósł się w górę i na dole zobaczył mężczyznę. Nie wiedział, że to on. Zobaczył mężczyznę i widział, jak doktor uciska jego serce. I wtedy wreszcie podszedł od przodu i powiedział: to jestem ja. Umarłem. Wielu z nas chciałoby wiedzieć, jak to jest umrzeć. Tak więc nagle zaczął podążać w głąb ciemnego tunelu. Ja też tam byłam, gdy miałam to doświadczenie. I jest tam Jezus. Był tam Jezus. I ten mężczyzna był tym bardzo podekscytowany. Był też niewidzialny mur. Pamiętacie, mówiłam wam o tym niewidzialnym murze. Opowiadał, że mówił, mimo że nie potrafił poruszać ustami, i słyszał Jezusa, chociaż nie miał uszu. Rozmawiali więc i powiedział Jezusowi, a był bardzo prostym człowiekiem, powiedział: wiesz, Panie Jezu, nie rozumiem, co oznacza wieczność. Powiedział właśnie to, a Pan się do niego uśmiechnął. Powiedział: spójrz tam. Obrócił głowę, czy raczej zrobiła to jego dusza. Zobaczył w oddali horyzont, który rozciągał się bez końca. I wtedy Pan powiedział do niego: to jest ziarno piasku w czasie wobec wieczności. Och, powiedział tylko. Nie mógł tego znieść. Głowa go bolała. To znaczy, nie miał głowy, to była jego dusza. Był taki podekscytowany i powiedział: chodźmy. I nagle znów mógł czuć. Pamiętacie, mówiłam wam, że moja dusza przechodziła w tę i we w tę trzy razy. Cóż, jego głowa przechodziła tam i z powrotem. Najpierw znajdował się tam, a potem tutaj i tak kilka razy.
Wreszcie się obudził i wciąż znajdował się na stole operacyjnym. Był bardzo zły i zawołał: gdzie ja jestem? Odpowiedzieli mu: twoje serce jest już naprawione. Dlaczego sprowadziliście mnie z powrotem? Przecież tego chciałeś. Nie, wyślijcie mnie tam z powrotem. I dodał: nie chciałem opuszczać tamtego miejsca. Spójrzcie, co porzucamy, jeżeli nie traktujemy właściwie naszego sumienia. Ryzykujemy utratę duszy na zawsze. Ona nie umrze, dusza nie umiera. Zauważyliście, że w Ewangelii nasz Pan nazywa zmarłymi tylko tych, którzy się zatracili? Gdy poszedł uzdrowić dziewczynkę, zastał ich, jak płakali i zawodzili. I powiedział: uciszcie się, ona tylko śpi. Oni zaś śmiali się z niego, wiedzieli, że dziewczynka nie żyje. Tych, którzy zmarli i poszli do nieba, nazywał śpiącymi. Tylko potępionych nazywał umarłymi. Pewien młody człowiek został wezwany przez Jezusa, aby być apostołem, i odpowiedział: muszę najpierw pochować mojego ojca. Wiecie, co Jezus odpowiedział? Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Niestety jego ojcu się nie udało. Widzicie, jeśli nie czytacie Ewangelii, jeśli nie czytacie uduchowionych książek, to w jaki sposób macie wiedzieć, że jesteście w obecności Boga? Skąd macie wiedzieć, co powinniście, a czego nie powinniście robić? Skąd macie wiedzieć, jak się modlić? Wielu jest świętych, którzy nie umieli czytać. Dlatego robiono tak piękne witraże, ponieważ ludzie nie umieli czytać. Angela Foligno stanęła pewnego razu przed witrażem i scena na nim przedstawiona tak ją pochłonęła, że weszła w stan ekstazy i uniosła się do połowy wysokości kościoła. Tak bardzo pochłonęło ją piękno tego, co przekazywało jej okno. Musicie więc karmić swoje sumienie. Gdy ktoś mówi coś nieprawdziwego, niezależnie od tego, czy jest to prawda religijna, czy prawda naturalna, zwyczajna, jeśli patrzysz na fasolę, a ktoś mówi, że to kurczak, to nie ma to niczego wspólnego z twoim sumieniem. To po prostu głupota. Fasola to fasola. To właśnie jest fasola i nigdy nie będzie kurczakiem. Nie ma to nic wspólnego z twoim sumieniem. Jest to coś bardzo prostego, coś, co może rozstrzygnąć twój umysł. Otrzymaliście zatem dar i nauczyliście się wiele od Kościoła i z mądrych ksiąg. Learned a lot from the church, from good books. Now what happens? I co dalej? W jaki sposób możesz uczyć swoje sumienie, aby było dobre dla ciebie? Trzecim krokiem jest uczenie się przez osobiste doświadczenie. Och, jakże to jest ważne. Podążasz wraz z tłumem i zanim się obejrzysz, znajdujesz się w miejscu, z którego trudno jest się wydostać. Twoje sumienie jednak daje ci znaki. Uciekaj stąd, natychmiast. Wpakujesz się w poważne tarapaty. Uciekaj. To też jest twoje sumienie. Ostrzega cię. Pozwala ci zaakceptować prawdę i trzyma się jej mocno. It helps you accept truth. Holds it tight. Jeśli więc ktoś pokazuje ci coś przeciwnego, to możesz powiedzieć: nie, to nie jest prawdziwe. W ten sposób uczysz się przez osobiste doświadczenie. You learn by personal experience. Ojciec Pio powiedział, że ciekawość jest największym złem na świecie. Zaskoczyło mnie to. Ja powiedziałabym, że to niemoralność jest złem. Wspomniałabym o tysiącu różnych rzeczy.
Letniość, brak prawdy, kłamstwa, oszustwa. Ciężko jest to otworzyć. Czasami myślę, że ktoś bardzo nie chce, aby dało się to otworzyć. To jak z pastylkami. Trzeba mieć tytuł magistra fizyki, aby otworzyć pudełko z pastylkami. Wspaniała rzecz, ale mocno zaciśnięte. Nie jest przewidziane, aby ktoś mógł to otworzyć. Potrafisz to otworzyć, tak? Patrzcie Państwo, otworzył. Dziękuję. Potrzeba mężczyzny, aby otworzyć pudełko z pastylkami. Tak czy inaczej, doszliśmy do kwestii doświadczenia. Nie ma tu chyba nikogo, kto nie żałowałby czegoś, co zrobił w swoim życiu. Co robi twoje sumienie, gdy zrobisz coś, czego nie powinieneś robić? Sprawia, że czujesz się winny. Czuliście się tak kiedyś? Sami się wtedy przezywacie. Zrobiliście coś złego i czujecie się winni. Taka wina to coś dobrego. Powiecie, co masz na myśli, mówiąc, że to coś dobrego? Ponieważ sprawia, że chcesz pójść do spowiedzi. Widzisz, wtedy się właśnie oczyszczasz, a Bóg zapomina o twoich przewinach. Dzięki sumieniu możesz zacząć od nowa. Jest to wspaniały dar od Boga, a my na niego nawet nie zwracamy uwagi. Ile razy w ciągu swojego życia zwróciłeś uwagę na swoje sumienie? Powiedziałeś kiedyś, dziękuję ci sumienie, jesteś dla mnie takie dobre. Gdzieś tam jakiś psychiatra mówi o mnie, zwariowała. Nie przeszkadza mi, gdy ktoś mnie nazywa wariatką, gdy jestem na antenie, bo tego nie słyszę. Słuchajcie jednak tego, co mówię. To jest dobre poczucie winy. Złe poczucie winy jest wtedy, gdy nie potrafisz sobie wybaczyć i trwasz w nim całe swoje życie. Nie wierzysz w przebaczenie Jezusa. To jest właśnie złe poczucie winy i to ty, a nie on, jesteś za nie odpowiedzialny. Są więc trzy części naszego sumienia, naszego daru. Wzmacniasz je, słuchając Kościoła i czytając dobre książki. Uważajcie, aby książki, które czytacie, nie skradły waszego sumienia czy waszej wiary, ponieważ wtedy wasze sumienie wariuje jak dwa spięte na krótko przewody. Zupełnie wariują. Widzieliście kiedyś przewód trafiony przez błyskawicę? Spada i lata wokoło. Po prostu lata. Widziałam kiedyś mężczyznę, na którego samochód spadł taki przewód. W życiu nie widziałam kogoś tak bardzo zdenerwowanego. Trzymał kierownicę tak, jakby prowadził, ale nigdzie nie jechał, ponieważ lepiej nie pojechać w złym kierunku, mając na dachu przewód pod napięciem. Myślę, że nasze sumienie czasem tak działa. Ciągle i ciągle mówimy, nie masz racji. Mogę tak postępować, mogę kłamać, mogę oszukiwać. Mogę kogoś załatwić na szaro, to nic złego. Twoje sumienie powtarza nie i nie, aż w końcu dostaje zapalenia krtani i traci głos. I już go nie słyszysz. A wtedy umiera. Nic ci już wtedy nie przeszkadza.
Nawet największe zło świata już ci nie przeszkadza. Największa tragedia, najstraszniejsze zabójstwo, aborcja nikomu już nie przeszkadza. Poza niektórymi ludźmi. Niektórym ludziom nasz Pan daje zrozumienie, że ten naród co minutę popełnia morderstwo i nazywa to współczuciem. Czy twoje sumienie nie mówi ci, że coś jest nie w porządku? I czy nie czujesz potrzeby? Jeśli miałaś aborcję, to idź do spowiedzi i powiedz Jezusowi, że go przepraszasz. A wtedy ten ciężar zniknie. Twoje sumienie znów będzie wolne, aby powiedzieć ci, co wolno, a czego nie wolno robić. Dlaczego przez pierwszych 300 lat po śmierci Chrystusa było tak wielu męczenników, nieprawdopodobnych męczenników? Takich jak święty Wawrzyniec, którego upieczono na wolnym ogniu. Nieprawdopodobne. Dlaczego tak się stało? Ponieważ jego oświecone sumienie nie pozwalało mu czcić Bożka. Piotr i Paweł odmówili czczenia Nerona. Czcili tylko jedynego Boga. W jaki sposób zginęli? Pawła ścięto mieczem, a Piotr został ukrzyżowany do góry nogami. Prosił o to, wyobraźcie to sobie. Poprosił o to, ponieważ nie czuł się godzien, aby umrzeć w taki sposób, jak umarł nasz Pan. Został więc ukrzyżowany do góry nogami. Jego brat został ukrzyżowany w ten sposób. Co dodawało im wszystkim siły? Ich sumienie było tak silne, że to było słuszne. Tak bardzo kochali Pana i tak bardzo byli Mu wdzięczni za to, co dla nich zrobił. Widzicie, jeśli wasze sumienie nie jest czyste i silne i wypełnione prawdą, to co zrobicie w trakcie prześladowań? Co zrobicie, jeśli przyjdzie do was ktoś mądrzejszy od was i powie, to się już zmieniło, już w to nie wierzymy. To było tylko dla ignorantów. Powiecie, no cóż, pewnie jestem ignorantem, ponieważ ja w to wierzę. Twoje sumienie musi wiedzieć. Nie da się żyć z nieoświeconym sumieniem. Nie będzie właściwie pracować, ponieważ przyjdzie taki czas. Myślę, że tak właśnie było z nowym porządkiem świata, czy kościołem nowego świata. Co zrobicie, gdy ktoś przyjdzie i powie, co zrobicie, gdy powie, opuść twój kościół i przyłącz się do tego, ponieważ inaczej nie będziesz jeść, nie będziesz mógł robić zakupów, nie będziesz mógł robić niczego. Przemyślmy to jeszcze raz. Czy twoje sumienie jest dość silne, by powiedzieć, nie mogę tego zrobić? Widzicie, musimy zrozumieć, że niektórzy rzucają swoje sumienie na podłogę jak ścierkę. Myślą, że cokolwiek robią, kiedykolwiek i jakkolwiek coś robią, to jest to ich sprawa, ich wybór i nic innego się nie liczy. Nastąpi jednak czas zapłaty. Czyha tuż za rogiem. Ponieważ cokolwiek robimy, musimy za to zapłacić. Wszyscy o tym wiemy. Jeśli zjesz soczysty stek, na którym są cebule, to wyobraź sobie, co się stanie. Dlaczego wspomniałam o tym o tej porze, w nocy? Tak przy okazji muszę pamiętać o tym, żeby wam powiedzieć, że nie jestem wcale przeciwna rozrywce. Nie przeszkadza mi to.
o ile oglądacie odpowiednie programy rozrywkowe. Jeśli oglądasz telewizję i czujesz się dziwacznie, kładąc się do łóżka, to twoje biedne sumienie płacze. Tak jak ty, chcę zostać nakarmiony. Chcę być dla ciebie strażnikiem. Kiedy słyszysz coś złego lub ktoś mówi ci, byś zrobił coś złego, potrafisz powiedzieć, nie, nie zrobię tego. Ponieważ twoje sumienie mówi, nie, to nie jest dla ciebie dobre. Jest dla ciebie jak anioł, ale nie jest aniołem, jest tobą. Bóg umieścił je w tobie jako drogocenny dar. Mamy telefon, halo? Dziękuję ci, matko, za odebranie telefonu ode mnie. Chciałbym zapytać, jak radzić sobie z perfekcjonizmem. Cóż, perfekcjonizm to brak wiary w łaskawość Bożą. Widzicie, to nie tylko brak zrozumienia Jego łaski, ale również brak umiejętności wybaczenia sobie tego, co się zrobiło. Nie da się wówczas żyć ze świadomością, że zrobiło się coś tak złego. Pewnego razu stałam w kolejce. Wiecie, tak jak się kiedyś stało, do spowiedzi. Stałam w niej chyba z godzinę. W końcu z konfesjonału wychodzi kobieta i nawet nie uszła dwóch rzędów, po czym wróciła. Nie miałam za dużo grzechów do wyspowiadania, dopóki nie zrobiła tak ze 4 razy. Wtedy miałam już do powiedzenia więcej niż myślicie. Wreszcie usłyszałam, jak ojciec powiedział: czy mogłabyś w końcu wyjść z konfesjonału i dać szansę komuś innemu? Wówczas ona wyszła, a on dodał: dziękuję ci, kochanie, tam jest wygodna ławka, żegnaj. Rzuciłam się do konfesjonału i trzasnęłam drzwiczkami. Miałam dużo do powiedzenia, na przykład: dlaczego pozwalasz, żebyśmy wszyscy czekali na zewnątrz tyle godzin? Odpowiedział: ponieważ brakuje ci cierpliwości. Ja na to: aha, no dobra. Miał rację, nie miałam dość cierpliwości. Sama nie wiem, czemu to powiedziałam. Mamy kolejny telefon. Halo? Halo, matko, cześć, skąd dzwonisz? Jestem Marianne z Chicago, w Illinois. I bardzo cię kocham. Nie zadzwoniłabym, ale jakieś 2 lata temu pokazano mi twój program. Nie chodziłam do kościoła 40 lat, poza tym ostatnim rokiem czy 2 laty. Chciałam cię, matko, zapytać o przebaczenie. Byłam pod wpływem innych ludzi, popełniałam błędy i nie czułam, aby miała jakikolwiek wybór. Reagowałam tylko pod wpływem emocji. Co mogę z tym zrobić? Patrzę do tyłu, a mam już 65 lat i myślę, jak mogłam to zrobić? Jak Chrystus może mi wybaczyć te rzeczy, matko? Nie rozumiem tego. Chcę pójść do spowiedzi, boję się. Czy możesz mi pomóc, matko? Tak, nigdy się nie bój. Nigdy nie bój się iść do spowiedzi, ponieważ siedzący tam ksiądz słyszał już wszystko, co możesz mu powiedzieć przynajmniej 1 000 000 razy. Nie siedzi tam, aby cię osądzać. Jest tam, aby cię uwolnić od grzechu. Musisz o tym wiedzieć, cokolwiek zrobiłaś. Powiem ci o czymś, co mi się przytrafiło. Wiem, że mówiłam o tym już ze 2 razy na antenie, ale pewnie nie wszyscy słyszeli. Kocham oglądać ocean. Kocham ocean. Dawałam kiedyś dużo wykładów, teraz już tego nie robię. Byłam jednak gdzieś w pobliżu Pacyfiku. Miałam wolną godzinę i poprosiłam mojego gospodarza, czy nie zabrałby mnie nad ocean. I tak zrobił. Musicie wiedzieć, że chodziłam wtedy o kulach.
I tak pewnej nocy kochałam przywoływać fale. Wszyscy patrzą na mnie wtedy, o tak, ale mi to nie przeszkadza, lubię to robić. To są fale mojego ojca i nie przeszkadza mu, kiedy je wołam. Byłam więc nad oceanem blisko brzegu, nie tuż nad brzegiem, ale blisko. Spojrzałam w dół i zawołałam, no dawaj, potrafisz lepiej, dawaj. Wszyscy spojrzeli na mnie, o tak. Ale chyba nie wyglądałam tak śmiesznie jak oni, zupełnie bez ubrań. Stałam tam i wołałam, no dawaj, dawaj, musisz się bardziej postarać, dawaj, dawaj. I nagle przyszła wielka, naprawdę wielka fala. Była to ogromna fala, a ja spojrzałam na nią i powiedziałam, ach, nie potrafiłam się poruszyć, tylko się bawiłam, nie myślałam, że mnie usłyszał. Przyszła więc gigantyczna fala, a ludzie wokół wołali, uciekaj. Nie potrafiłam biec, po prostu tam stałam. I wtedy nadeszła, doszła aż do moich kolan. Kropla oceanu spadła na moją rękę, słońce świeciło, a ja spojrzałam na nią i wyglądała jak mała tęcza, taka okrągła i kolorowa. Powiedziałam, nie powinna była tak robić. Poszłam tam i wrzuciłam ją z powrotem do oceanu. I wtedy Pan przemówił do mnie. Czy widziałaś te krople? Odpowiedziałam, tak, Panie. Zapytał, a czy widzisz ocean? Odpowiedziałam, tak, Panie. Powiedział mi, ta kropla to wszystkie Twoje grzechy, słabości i niedoskonałości. A ocean to moja łaska. I zapytał, czy znalazłabyś tę kroplę, gdybyś jej poszukała? Odpowiedziałam, nie, Panie. Zapytał ponownie, a gdybyś jej porządnie poszukała, to czy byś ją znalazła? Nie, Panie. Powiedział, dlaczego więc wciąż szukasz? Dlaczego jej szukasz? Nauczyłam się wtedy czegoś i mam nadzieję, że ty też się czegoś nauczyłaś. Nie szukaj. Nasz Pan powiedział do Angeli Foligno, przeszłość nie żyje, a przyszłość jeszcze się nie narodziła. On chce, abyś żyła chwilą obecną. Chce, abyś była wolna. Nie można mówić, że twoje grzechy są większe niż jego łaska. On jest Bogiem. Jego łaska jest nieskończona, a twoje grzechy są skończone. Twoje grzechy sprawiają, że Bóg cierpi. Czasem są bardzo złe. Nigdy jednak nie możesz mieć więcej grzechów na sumieniu, niż Bóg ma łaski. Nigdy. Wy wszyscy, którzy unikacie pójścia do spowiedzi, ponieważ się boicie, czego się boicie? To jest działanie naszego wroga, który nie chce, aby wam przebaczono. Nie chce, aby wasze sumienie było wolne. Kiedy ono jest wolne, wy też jesteście wolni. Nie pozwólcie, by wróg związał was na supeł. Nie pozwólcie mu na to. Idźcie do spowiedzi. A gdy wyjdziecie z konfesjonału, zapomnijcie, ponieważ Bóg zapomina. Nie chcę, abyście byli wciąż obciążeni tymi grzechami. One znikają. Są martwe. Pewnie byliście z nimi u spowiedzi już wiele razy. To jest już prawie perfekcjonizm. To nie jest cnota, to nie jest pokora, to brak zaufania. Trzeba jednak mieć postanowienie poprawy.
Jeśli dzisiaj idziesz do spowiedzi, ale nie zamierzasz się zmienić i uczynisz ten sam grzech następnego dnia, to twoja spowiedź jest nieważna, ponieważ nie ma tam postanowienia poprawy. Jeśli idziesz do spowiedzi i naprawdę chcesz się zmienić, ale upadasz z powodu słabości, to uzyskasz przebaczenie. Musimy jednak przestać igrać z grzechem. Musimy przestać bawić się spowiedzią. I jest to najwspanialszy sakrament zaraz obok Eucharystii. Wszystkie sakramenty są wspaniałe, ale w Eucharystii przyjmujemy samego Jezusa. Jego ciało, krew, duszę i bóstwo. Tutaj właśnie działa twoje sumienie, jeśli wierzysz w to całym swoim sercem, umysłem, duszą i z całej siły. A ktoś mówi ci, że to nieprawda, to trzymasz się z daleka. Twoje sumienie powie ci, że to jest niewłaściwe, widzisz? Bóg nigdy nie kłamie, to byłoby straszne. Musisz tylko przeczytać rozdział 6 Ewangelii Świętego Jana. Myśl więc o tym, a my będziemy się za ciebie modlić. Mamy kolejny telefon. Halo? Halo? Skąd dzwonisz? Z Oregonu. I jakie masz pytanie? Matko, po pierwsze chciałam powiedzieć, że dziękuję Jezusowi za ciebie i twoją stację. Tak wiele się od ciebie nauczyłam, matko, i tak wiele uzyskałam pociechy z wszystkich form ewangelizacji EWTN. Chciałabym prosić naszego Pana, by pobłogosławił was wszystkich pracujących w tej telewizji. Dziękuję ci. Bardzo dziękuję. Czy miałaś jakieś pytanie? Hello? Halo? Czy masz jakieś pytanie? Tak, mam pytanie. Chciałam wiedzieć, w jaki sposób sumienie poucza nas w sprawach, w których Kościół nie ma sprecyzowanego stanowiska. Na przykład moja młoda córka jest piękną, głęboko wierzącą katoliczką, ale umawia się z chłopakiem, który nie jest katolikiem. Moje pytanie brzmi, czy możliwe jest, że Bóg używa jej, aby przyciągnąć do siebie i do Kościoła duszę tego młodego człowieka, czy też raczej powinna uważać i się z nim nie spotykać? Cóż, to jest trudne pytanie, ponieważ go nie znasz. Nie znasz go, a przynajmniej ja go nie znam. Widzisz jednak, nie jest tak, że nie można wyjść za kogoś, kto nie jest katolikiem. Kościół będzie tutaj obecny pod warunkiem, że żadne z nich nie ma przeszkody do zawarcia małżeństwa. Czasem trzeba się jednak zastanowić, czy będzie się dało wychowywać dzieci w wierze katolickiej. Czy możecie być naprawdę zjednoczeni w sercu i umyśle, gdy on wierzy w jedno, a ty w coś innego? Jest to trudne, ponieważ jesteś sama, idąc na mszę. On zaś idzie do swojego kościoła również sam. Nie możecie się tym dzielić, ponieważ nie wierzycie w to samo. Musicie się w tej sprawie pomodlić. Ona musi się pomodlić i on też. Myślę, że jeśli by z kimś porozmawiał i naprawdę zrozumiał Kościół w całym jego pięknie, to nie potrafię sobie wyobrazić, by nie chciał zostać katolikiem, pod warunkiem, że rzeczywiście zrozumie. Widzisz, twoim i moim obowiązkiem jest sprawiać, by ludzie zrozumieli. Dlatego właśnie w tej sytuacji powinnaś przeczytać katechizm. Jest to piękna książka i w ten sposób będziesz wiedziała. Jeśli wówczas ktoś się z nim podzieli i odpowie na jego pytania, być może to jeszcze nie nastąpiło. Może zmieniłby się, gdyby poznał prawdę. Myślę, że potrzeba tutaj przewodnictwa. Jeśli dzieci nie będą wychowywane w wierze katolickiej, to będzie trudno. Wielu moich przyjaciół żeniło się lub wychodziło za mąż za członków innych kościołów. I wszystko było dobrze, ale wszyscy przyznają, że było trudno. Dlatego przyjrzałabym się temu dokładnie. Nie jest to sytuacja, w której chcesz się znaleźć, jeśli nie skończy się to szczęśliwym pożyciem małżeńskim. Przykładowo moja przyjaciółka wyszła za mąż za muzułmanina, ale najpierw musiała sama zostać muzułmanką. Utraciła zatem swoją wiarę. Trzeba więc dokładnie zbadać to,
czy jej wiara zostanie wzmocniona. Jeśli nie, to nie należy tego robić. Nigdy nie jest to najlepsze wyjście. To się zdarza. Ale co będzie, kiedy pojawią się dzieci? To bardzo trudne. Gdy spotykają się dwie wiary, to nie będą ze sobą dobrze współgrać, zwłaszcza w przypadku Kościoła katolickiego. Raczej nie będą ze sobą dobrze współgrać. Cóż, zostały mi jeszcze 2 minuty, a miałam wam coś pokazać. Typowe, pewnie mi to dała, prawda? Gdzie jest? Gdzie to jest? Prawda, ale mądry policjant. I jest też moim przyjacielem. To jest nasza pani nieustającej pomocy. Nie jest za darmo. Nie jest za darmo. Kosztuje chyba 50 centów. Równie dobrze mogłaby być za darmo, prawda? Kosztuje 50 centów, ale nie da się ich zapakować w kopertę, ponieważ stanie się ona cięższa. Skończy się na tym, że trzeba będzie wydać 65 czy 70 centów. Równie dobrze możecie dać je mnie, niech będzie to dolar. Nie jest tyle warte, jest warte 50 centów. Potrzeba mi pieniędzy, to jest dolar. Mówiłam 50 centów, zmieniłam zdanie. Kocham was. Piszcie, aby to otrzymać. Jest tu pod spodem wspaniała modlitwa. Nie zapominajcie, że was kocham i że zobaczymy się ponownie już jutro. Do zobaczenia.